Cześć, ja się nazywam Ania Pięta i na co dzień prowadzę podcast Muda Talks, który jest dedykowany zrównoważonemu rozwojowi, ekologii i takiemu szeroko pojętemu życiu less i zero waste. I zajmuję się tymi tematami mniej więcej od 2 lat. Najbliższa mi w tych tematach była zrównoważona moda, ale po jakimś czasie zrozumiałam, że moda to jest tylko jakiś mały skrawek naszego życia i że to nie wszystko. No i że świat jest po prostu dużo bardziej większy i złożony i że te procesy wszystkie się jakoś tam uzupełniają i zaczęłam tych informacji szukać dużo więcej na wszystkie inne tematy, które nas na co dzień dotyczą. I właśnie z tym będzie związany ten podcast, na który Was teraz bardzo, bardzo zapraszam. To są klimatyczne rozmowy. Te klimatyczne rozmowy nie powstałyby, gdyby nie marka Electrolux, która postanowiła bardzo poważnie również temat zrównoważenia wziąć na swój warsztat. Oczywiście nie tylko w tym podcaście, ponieważ marka projektuje swoje sprzęty tak, abyśmy w jak najwyższym stopniu ograniczali swój ślad wodny i węglowy poprzez po prostu zużycie mniejszej ilości wody czy energii, dając nam na przykład możliwość regeneracji posiłków parą. Chronimy wtedy jedzenie przed zmarnowaniem, czy tworząc nowe sprzęty z materiałów pochodzących z recyklingu. Ale przede wszystkim marka dba o to, aby te sprzęty były naprawialne i służyły nam jak najdłużej. Natomiast cały ten nasz cykl, który z marką razem przygotowaliśmy, te klimatyczne rozmowy, będą poświęcone właśnie tym wszystkim aspektom, o których wspomniałam na początku, które nas dotyczą na co dzień, które czasami wydają nam się nudne, jak się nad tym zaczynamy zastanawiać i szukamy różnych danych o wodzie, o energii i tak dalej. To się wydaje jakieś takie bardzo żmudne, ale chcąc, nie chcąc, wszystkich tych rzeczy używamy na co dzień. I musimy mieć trochę więcej świadomości o tym, jaki mamy wpływ używając tych rzeczy, tych sprzętów, tych po prostu zasobów szeroko pojętych. I stąd ten podcast. Ten podcast będzie właśnie o wodzie, energii, jedzeniu, jego niemarnowaniu, ale też o tym, jaki może mieć ślad wodny czy węglowy, co też wyjaśnimy, pokarm, który po prostu codziennie spożywamy, a z czego nie zdajemy sobie sprawy, o ubraniach i o dbaniu o te ubrania, a także oczywiście o bardzo rozgrzewającym temacie, czyli na przykład o śmieciach i ich recyklingu. I do tego podcastu razem z marką Electrolux zaprosiliśmy różnych bardzo gości, ale skupialiśmy się na tym, żeby to były najlepsi specjaliści i specjalistki na rynku w tych tematach i żeby to były też bardzo charyzmatyczne osoby, które w energiczny sposób opowiedzą Wam o tym i nie spowodują, że kompletnie opadnie Wam nadzieja, tylko że jednak pokażemy tutaj, że każdy może coś zrobić i chcemy Wam pokazać, jak w prostych krokach i relatywnie niewielką zmianą nawyków możemy po prostu ten nasz wpływ na planetę Ziemię, na nasz dom, trochę zmniejszyć i dzięki temu po prostu przedłużyć jej datę ważności. Będziemy się słyszeć co poniedziałek, bo pomyśleliśmy też, że poniedziałki to dobry dzień, żeby wszystko zacząć od nowa. W związku z czym mam nadzieję, że te klimatyczne rozmowy będą dla Was okazją do tego, żeby pomyśleć od nowa również o naszej planecie, bo to nasz wspólny dom. Zapraszam, Ania Pięta i Electrolux.